Linux i gry? I sobie porozmawiamy o graniu na Linuxie. Co z czym się je? Wiadomo, już od dłuższego czasu można zainstalować Steama. Instalujemy Steama, logujemy się. I część gier od razu będzie działała. Zobaczcie teraz na przykład przykłady gier, które od razu uruchomicie bez żadnego cudowania. Mają wersje, są wersje na Linuxa. Zaprezentowałem te, które osobiście posiadam ze swojej biblioteki. Jak chodzi o Wiedźmina, tylko druga część ma specjalną wersję na Linuxa. Dobrze, ale co z resztą gier? Bo może mamy dużo gier na Steamie, chcemy sobie w nie pograć. Mam mnóstwo, całą bibliotekę i niektóre gry po prostu nie dadzą się zainstalować. Pisze, że nie ma takiej możliwości. Co wtedy? Jest coś takiego jak Proton Projekt, który możemy wejść w opcję sobie i go tam uruchomić. Zobaczcie, jak to zrobić. This is the future. Evolution. This is the future. Prawda, to jest proste, załączone. I teraz praktycznie każdą grę możemy uruchomić, zainstalować z biblioteki Steama. Tylko z tym, że dokładnie na stronie ProtonDB możecie zobaczyć listę gier, które chodzą bez problemu. Jest coś takiego jak biała lista, one mają w 100% będą działać, są zadeklarowane, ale reszta gier przeważnie też chodzi, działa, nie ma z tym problemu. Raczej cały czas się nad tym pracuję, żeby wszystkie gry bez problemu zaczęły chodzić. Ponoć jak jest jakiś problem, to podobno z anty-cheatem, ale na tym się też prowadzi, jak jakieś rozmowy prowadzą, żeby to ujednolicić jakoś standard, żeby było można to normalnie ogarnąć. I to tyle, jak chodzi o Steama. Ale nie wszystkie gry są na Steamie sprzedawane przez Steama. Nie wszystkie gry możemy grać, kupować na Steamie. Co wtedy? Jest jeszcze Epic Game, głównie wykorzystywany przez graczy ze względu na ich darmowe gierki i inne launchery, GOG, inne rzeczy. Co wtedy? Wtedy jest taka aplikacja jak Lutris. Za pomocą niej możemy uruchamiać tego typu rzeczy. Wchodzimy sobie w tą aplikację, wpisujemy dany tytuł, który nas interesuje i krok po kroku postępujemy. Zgodnie z instrukcjami, tak gry się odpalają przeważnie. Jest wszystko ok, ale tutaj się nie będę na ten temat wypowiadał, bo przeważnie ja korzystałem ze Steama i przeważnie to Lutris muszę poznać, zobaczyć co i jak jeszcze.
tylko informuje o tym, że jest taka możliwość, żeby nie było. Ale to jest proste, bo ja sobie sprawdzałem częściowo. Po prostu znajdujemy na przykład, nie wiem, Apexa czy Overwatcha i krok po kroku postępujemy i to działa. Tak, bo tam instalują się różne rzeczy, ten klient się instaluje, później trzeba się oczywiście zalogować hasły normalnie, tak jak na Windowsie. Teraz po prostu zobaczcie, przygotowałem dla Was dwie gierki dosyć popularne, żeby pokazać, że one działają. Taki krótki urywki z tej gry, bez podania jeszcze FPS-ów, jak to działa, chodzi na ten temat, przygotowuję oddzielny odcinek. Ze względu, że to jest troszeczkę grubsza sprawa, trzeba poznać program, poznać całą tą metodykę, jak chodzi o Linuxa. Więc tu już nie chciałem tego cisnąć, zrobię oddzielnie, może nawet coś takiego Windows kontra Linux, co wy na to? A teraz sobie zobaczcie te ujęcia. Nikogo tam nie było. W tym kurwa problem. Fucking noobs! Czemu ja... What the fuck, fucking noobs! Okej, okay, podsumowując tak króciutko. Da się grać, jest coraz to wygodniej, lepsze, wygodniej to się robi. Nie trzeba tak się bardzo wysilać, żeby pograć na Linuxie. I to cieszę, że Linux staje się taki bardziej, nazwijmy to kowalski. Że dużo osób już może normalnie korzystać, da się też pograć. I tak jak kiedyś mówiłem w poprzednim materiale, większość osób, posiadaczy laptopów, naprawdę... Linux jest wystarczającym systemem. Oglądanie filmów, praca biurowa i przeglądanie internetu. Naprawdę, że warto rozważyć kupić mocniejszego laptopa niż tego, co z Windowsem. Bo kupiłem za 3000 laptopa z Windowsem, a za 3000 bez Windowsa kupimy dużo mocniejszego laptopa, bo nam zostaje te 600 w kieszeni. I możemy spokojnie zainstalować Linuxa, tym bardziej, że też, jak widzicie, pogramy w różne gry. Wiadomo, jak mamy stacjonarny komputer czy konsolę, tam gramy. A to dodatkowo gdzieś tam w podróży, byśmy mogli sobie troszeczkę popykać.
Więc tutaj myślę, że Linux robi swoją robotę coraz lepiej. A wy napiszcie mi w komentarzach, co sądzicie o graniu na Linuxie. Co byście chcieli, abym następne materiały o tym robił, co byście chcieli, żebym poruszył, może właśnie Windows kontra Linux, jak to się spisują dane gry w jakichś tam ustawieniach zrobić, nie wiem, średnich czy jakichś i zobaczyć, gdzie będzie więcej FPS-ów. To jest myśl. Ale tu chyba powinienem mieć oddzielne zewnętrzne urządzenie do przechwytywania obrazu, żeby to elegancko ogarnąć, zrobić. Bo na Linuxie bym musiał nagrywać OBS-em, na Windowsie wolę robić NVIDIA Experience nagrywać, bo wtedy jest tam niewielka różnica w FPS-a, jakieś tam symboliczne. Więc to lepiej wygląda, więc tutaj jest taki trochę zgrzyt, więc będzie trzeba coś pomyśleć, zobaczyć, pokombinować. Jest takie jedno fajne urządzonko, ale kosztuje 1700 zł. Na razie to nie jest coś dla mnie. Póki co nie ma szans na coś takiego. Bo subskrypcje są jakie są, za bardzo nie idą do góry, więc tutaj tak też się starać. Na razie, cześć, pa, zostaw łapę, zasubskrybuj kanał, wejdź na Instagrama mojego, dołącz do Discorda. Wtedy nie zapomnisz o żadnym odcinku. Pa!